Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Zamojska, jestem redaktorem naczelnym Profeto. Chciałabym Was zabrać dzisiaj w wyjątkowe miejsce. Spacer do archipelagu i po archipelagu. W miejscu, które będzie służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Chcę Wam dziś to miejsce pokazać. Jesteśmy na placu budowy archipelagu. Archipelag to dzieło, którego podjęło się Profeto. Jak wiecie, w Profeto od lat staramy się pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Nigdy o tym nie mówimy, bo wychodzimy z założenia, niech Twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Nigdy nie chcieliśmy o tym mówić głośno, nie chcieliśmy się tym chwalić i dalej trzymamy się tej zasady. To, że chcemy Wam dziś opowiedzieć o archipelagu, jest odpowiedzią na różne zarzuty, które kierowane są w naszą stronę. Chcemy Wam, naszym słuchaczom, naszym czytelnikom, pokazać, co tak naprawdę tu się będzie działo. Chcemy Wam pokazać, że nie jest to żaden pensjonat, że nie jest to żaden hotel, że nie jest to żadne miejsce, które będzie wykorzystywane do celów zarobkowych. Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy to miejsce, które ma służyć tym, którzy w jakikolwiek sposób w swoim życiu doświadczyli przemocy. Zawsze chcieliśmy stworzyć takie miejsce, a tym bardziej utwierdzał nas i utwierdza wciąż w tym papież Franciszek, który mówi o tym, żeby po prostu kochać ludzi, żeby być dobrym człowiekiem, żeby czynić dzieła miłosierdzia, że nie tylko słowo, ale też to, co robimy, jest bardzo ważne, a może najważniejsze, że zawsze zaraz za Bogiem najważniejszy jest drugi człowiek. A nie sposób kochać Pana Boga, którego nie widzimy, nie kochając człowieka, którego widzimy. Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy to miejsce, które ma świadczyć o tym, że pracują, są dobrzy ludzie, którzy pomogą tym, którzy nagle w danym momencie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, materialnej. Jesteśmy w bardzo wietrznym miejscu. Tutaj z każdej strony wiatr nas atakuje, bo nie ma okien. Budynek jeszcze nie jest zamknięty. Ale tutaj za mną znajduje się korytarz, z którego wchodzi się do 5 wysp. Wyspy rodziny, wyspy dziecka, wyspy młodego człowieka, wyspy kobiety i wyspy mężczyzny. Wchodzimy do środka archipelagu. Tu, gdzie stoję teraz, koło tego miejsca znajduje się taras, który będzie miejscem dla młodych. Dokładnie tutaj. Troszkę poszerzyliśmy przestrzeń młodym, żeby w tych ciepłych miesiącach mogli spotykać się na zewnątrz. Zaraz za mną, wejdźmy tutaj, znajduje się pierwsza wyspa. Wyspa młodych. Tutaj będzie ich miejsce. Tutaj nie będą wchodzić dorośli. Tu nie będzie mamy z tatą, tutaj nie będzie nikogo, kto by im zakłócił ich spokój. Oni to miejsce będą tworzyć sami. Będzie stół, będą krzesła, będzie można napić się herbaty, kawy, zjeść dobre ciacho. Tutaj też będą pewnie myśleć nad tym, nad czym będą pracować. Tu też będzie się spotykać młodzież zaangażowana w grupę teatralną i w arteterapię, właśnie poświęconą teatrowi. Przejdźmy dalej, tam gdzie będzie mała scena. Ależ wieje. Tutaj znajduje się mała scena, musicie mi uwierzyć na słowo. Tam młodzi będą przede wszystkim pracować. Chcemy, żeby ten teatr pomagał przede wszystkim młodzieży, która zmaga się z depresją. Idziemy dalej. Słuchajcie, to jest pierwsza wyspa. Jest ich 5. Każda jest identyczna. Zabierzemy Was tylko do jednej, bo w każdej kolejnej opowiadałabym prawie to samo. Tu jest wspólny salon. Chcemy zrobić tak, żeby była przestrzeń do wypoczynku, żeby był aneks kuchenny. Przed nami wielkie okna z wyjściem na ogrody. Każda wyspa będzie miała swój ogród, będzie mogła go sobie po swojemu zorganizować. Tutaj będą regały na książki i będzie aneks kuchenny. Mam nadzieję, taki jak wymarzyliśmy, żeby było tu po prostu domowo. Tu będzie łazienka z toaletą, mała bo mała, ale mam nadzieję wystarczająca. A zaraz za mną, tutaj, mieści się
mała sala, no ona nie jest taka mała tak naprawdę, do terapii indywidualnej. Tutaj, mam nadzieję, będzie bardzo domowo, będzie fotel, będzie stolik, przy oknie będą kwiaty, miejsce, które będzie wyciszało i miejsce, które będzie pomagało do tego, aby człowiek, który będzie korzystał z tej terapii, będzie mógł czuć się tutaj dobrze, bezpiecznie. Przede wszystkim miejsce wysłuchania, mały pokój, gdzie można kogoś wysłuchać i tą plątaninę myśli przełożyć na taki dobrze ułożony kłębek. Tu też będzie wielkie okno, stąd też będzie można wyjść do ogrodu. Cały nasz spacer po archipelagu zaczęliśmy w ogrodach, które jeszcze oczywiście nie wyglądają jak ogrody, natomiast główne wejście do archipelagu, do wysp, znajduje się dokładnie tutaj. Tutaj także będą windy. Do czego będą służyć, opowiem Wam piętro wyżej, ale tu będą ludzie, tu będą pracować ludzie, którzy będą mieć pierwszy kontakt z tym, kto potrzebuje pomocy. Zaraz obok pracownicy archipelagu też będą zaopiekowani, będą mieć tutaj swój pokój, do którego wchodzić będą tylko oni. Muszą mieć miejsce na to, żeby się przebrać, żeby odpocząć, żeby usiąść, żeby też zregenerować siły. I to właśnie jest ich miejsce. Uwierzcie mi na słowo, drzwi nie ma, ale wszystko będzie. Wchodzimy do miejsca, do jadalni i do kuchni. Pokażemy Wam miejsce, gdzie każdy lubi przebywać, gdzie można zjeść ciepły, dobry posiłek, gdzie można pobyć przede wszystkim z kimś przy stole. Przy tym stole porozmawiać, pozwierzać się, porozmawiać o ważnych, o mniej ważnych rzeczach. Po prostu spotkać się, ale spotkać się właśnie po to, żeby zjeść posiłek. Zobaczcie, mamy nadzieję, że wystarczy nam taki rozmiar. Nie będziemy wchodzić wszędzie, bo w wiele miejsc teraz nie można wejść, bo tam dzieją się jakieś prace budowlane, jest niebezpiecznie także, ale zerknijcie, zobaczcie. Tutaj jest nasza jadalnia. Będzie można postawić tu olbrzymi, jeden wielki stół. Zaraz za jadalnią znajduje się kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, chłodnie. Wszystko po to, żeby ośrodek funkcjonował dobrze. Pytacie też w wielu Waszych mailach, po co chłodnie, po co tak wielka stołówka. No zaraz Wam opowiemy, bo oprócz tego poziomu, gdzie terapie odbywają się w tych poszczególnych wyspach, mamy jeszcze dwa inne poziomy. Zaraz Was tam zabierzemy. Przede wszystkim pokoje interwencyjne, pomieszczenia interwencyjne i miejsca nowoczesnej terapii, gdzie będziemy pracować z młodymi ludźmi przy dźwięku, przy glinie, przy farbach, przy sztalugach, przy muzyce. Tutaj też chciałabym Wam powiedzieć, że my mamy studia, mamy je w Stadnikach i mamy w Warszawie od lat. Nie potrzebujemy tutaj tworzyć nowych studiów, nowych miejsc pracy dla ludzi z zewnątrz. To miejsce całe jest oddane ludziom, którzy potrzebują pomocy, którzy w swoim życiu doświadczyli trudu, cierpienia, przemocy. To miejsce będzie dla nich, to będzie ich archipelag. Pójdziemy teraz na piętro. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Po tej stronie, po prawej stronie znajdują się pokoje interwencyjne. Żaden hotel, żaden pensjonat. Miejsce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Mam nadzieję, że będzie piękne, będzie dobre. Tutaj, kochani, gdzie znajdują się sale konferencyjne, będą się także odbywały sympozja poświęcone przeciwdziałaniu przemocy oraz temu, jak pomagać osobom dotkniętym przemocy, ale także tym, którzy tę przemoc zadają. Wszyscy jesteśmy ludźmi i ci, którzy doświadczają i ci, którzy zadają, tak samo potrzebują pomocy. Jesteśmy na samej górze, tu jest najjaśniej. Piękne wielkie okna, tu będzie się odbywała terapia długoterminowa. Też chcę Wam powiedzieć o czymś, co jest w tamtą stronę. Tam już w ogóle nie możemy wejść, ale tam jest duża sala widowiskowa. Nie chcemy młodym ludziom,
którym będziemy tutaj umożliwiać terapię różnego rodzaju, ale przede wszystkim terapię teatrem, możliwości tego, aby nie wystawiali swoich sztuk. Chcemy, żeby to tętniło życiem, żeby ci młodzi ludzie, którzy tu będą pracować ze sobą, nad sobą, ze swoimi emocjami, z tym, co ich cieszy, co ich smuci, mogli gdzieś te emocje wyrazić. Przykro nam, że nie możemy dzisiaj was tam wziąć, ale obiecuję, że następnym razem, bo chcemy wam pokazywać pracę tutaj, jak archipelag cały czas rośnie, jak się buduje, że następnym razem was tam weźmiemy. Tutaj najjaśniej, piękne miejsce, tu będą też dwa duże pomieszczenia służące do bardzo długo trwającej terapii, do takiej interwencji długoterminowej. One będą po tamtej stronie, nic nie widać. Na razie wełna, jakieś stelaże aluminiowe, ale bardzo dużo się już zmienia. Mamy cały dach. Teraz zabierzemy was w jedno ważne miejsce. Nie chcę mówić, że najważniejsze, bo dla różnych ludzi jest różnie. Dla nas bardzo ważne. Przejdziemy tam na koniec budynku. To koniec naszego dzisiejszego spaceru. Kończymy ten spacer w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w kaplicy. Nie chcemy się odcinać, nie chcemy mówić, że tu takiego miejsca nie będzie, które też może będzie potrzebne tym, którzy będą potrzebowali pomocy duchowej. Tego nie możemy nikomu odmówić. Jest mała, ale jest bardzo przytulna. Już teraz robi takie wrażenie. To jeszcze nie jest miejsce święte, ale będzie. Nikogo tutaj nie będziemy zaciągać na siłę. Nikt też, kto będzie potrzebował pomocy, terapii, nie będzie musiał najpierw odbywać tutaj licznych modlitw, przyjmować chrztu czy innych sakramentów. To miejsce dla tych, którzy naprawdę będą chcieli do niego wejść. I chcemy, żeby to miejsce tutaj było. Bardzo wam dziękuję. To nasz pierwszy spacer i nie ostatni. To archipelag. Wyspy wolne od przemocy. To nie hotel, to nie pensjonat. To nie prywatny biznes żadnego z księży. To miejsce będzie tworzone przez tych, którzy naprawdę znają się na pomaganiu. A my będziemy tylko obok. Chcemy kochać ludzi. Chcemy z każdym dniem uczyć się kochać ich bardziej. Pomóżcie nam w tym. A niech to miejsce zacznie żyć. Dajcie mu szansę. Bardzo wam dzisiaj za wszystko dziękuję.